te wszystkie konteksty były już omawiane poprzednio. Więc ja się może wytłumaczę, bo ja dzisiaj publicznie w świetle kamery pochwaliłem książkę Jasienicy pod tytułem Dwie drogi. To żebyś miał tego świadomość. No zlituj się, no błagam. Ja ją bardzo lubię. Ale to z różnych przyczyn, nie będę się teraz tłumaczył dokładniej. To jest laurka dla rewolucji światowej. No jest, no, ale no tam jest dużo sympatycznych i ważnych rzeczy. No może nie, no dobra. No, no to tym straszniejsze, że to jest wymieszane z różnymi sympatycznymi, pożytecznymi. No ale ja sobie z tym poradzę. No ty sobie z tym poradzisz, ale co z dziatwą szkolną? Tak? Dziatwa szkolna tego nie przeczyta, bo to jest za grube. Aha, no to jest jakieś dziatwa rzeczywiście szkolna, to dobra wiadomość. To jest grubsze dziatwa niż szkolna i tak tego nie przeczyta. W ogóle nie czyta. Niedawno student mi powiedział tak, ja czytam tylko to, ja czytam tylko wtedy, kiedy muszę. Student mi tak powiedział. A oddycha kiedy? Żartowałem. To jest tak, chciałem o czymś innym powiedzieć, ponieważ mamy do czynienia z takim nawałem publikacji patriotycznych utrzymanych w tej konwencji, o której tutaj mówiłeś. I to jest, ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Mamy raperów patriotycznych, raperki patriotyczne, mamy audiobooki patriotyczne, filmy patriotyczne, mamy całą masę tego wszystkiego. I ja nie widzę za bardzo jakiegoś istotnego sensu poza chęcią zagospodarowania tej politycznej niszy, prawda? Bo ktoś się zorientował, że jest ta cała prawica, prawda? Że jest ten obóz oszołomski i że tych ludzi jest sporo i oni coś reprezentują, więc trzeba z jakimś teraz komunikatem do nich wyjść. Więc ja mam wrażenie, że to, o czym tutaj mówisz, że mamy kolejną odsłonę tego przedstawienia, że teraz, patrzcie, będziemy mieli jeszcze nowocześniejszy patriotyzm, jeszcze fajniejszy patriotyzm, jeszcze w dodatku przerobimy to na rap. To już w ogóle będzie, o, tak, po prostu. No i to jest zasmucające, dlatego że no, to niczego nie zmienia tak naprawdę. Na tym Uniwersytecie Warszawskim prawdopodobnie rzeczywiście jest tylko jeden facet, który się zajmuje tą historią gospodarczą. Nie ma filmu o świętym Stanisławie, prawda? Za to jest raper, prawda? Który rapuje... No, coś tam wyśpiewuje, prawda? I to ma zagospodarować emocje młodych ludzi. Być może zagospodarowuje, ale szczerze mówiąc, myślę, że jednak nie. Myślę, że to jest trafienie kulą w płot, na szczęście. Na szczęście. Natomiast takie próby są ciągle podejmowane, chyba będą podejmowane i no teraz, czy jest jakiś odzew w ogóle? Czy jest jakieś miejsce, jakaś osoba, która mogłaby powiedzieć, słuchajcie, dajmy temu spokój, to nie tak. No tak mówi właśnie Norman Davies, prawda? Powiedział nam ile? 2 lata temu, że już skończmy z tym powstaniem warszawskim. Ale nie, to nie o to mi w chodzi. W tym roku mówi, że już z tym Wołyniem nie przesadzać. Nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Tak. Nie o to mi chodzi. No to się wyjaśni. Chodzi o to, żeby ktoś zaproponował jakąś inną opowieść. Inaczej, żeby to wszystko przedstawić. I nie mam tutaj na myśli Normana Daviesa, bo on oczywiście nam opowie historię inaczej, prawda? I powie, że granica Ryska była świetna na przykład, prawda? Albo parę jeszcze innych rzeczy. Pełna dekonspiracja agenta wpływu, co świadczy o tym, że walka klasowa się zaostrza najwyraźniej, skoro Norman Davies tak się nie oszczędza i tak nam się ujawnia, się jak to robi starzeje. W ostatnich latach. Może prawda? Się po prostu starzeje. No może, tak stracił czujność. Ale problem jest też inny. Kto tą historię będzie czytał? Czy jest jakiś znaczy, bo pan mówi inną historię, czy inną opowieść, nie pamiętam, jakieś takie słowo padło. Kto tą opowieść przyswoi? Kto w ogóle jest nią zainteresowany? Może ci, bo właściwie, no cóż, no my możemy proszę do siebie państwa, porozmawiać, prawda, ale nam już jest bliżej niż dalej. Na sali jest 100 osób. Temat dyskusji, czy polską historię trzeba pisać od nowa. No myślę, że gdybyśmy mieli dostęp do telewizji, prawda, nawet kablowej i osiedlowej, to byśmy ściągnęli tu drugie 100 osób. Więc myślę, że jest do kogo przemawiać. Natomiast mnie interesuje, jak to jest, że środowiska zwane patriotycznymi nie wpadły jeszcze na pomysł, żeby ten przekaz nieco podrasować, prawda? Przeciwnie, poziom jest stale obniżany. Tak, jeśli idzie na przykład o tę patriotyczną narrację, której główne pryncypia to jest bezkrytyczne traktowanie polskiej irredenty, czyli dziejów polskich powstań, czyli tych epizodów w naszej historii, czy tego nurtu w naszej historii, który można streścić jako
jako zaangażowanie się Polaków w charakterze kondotierów światowej rewolucji i jako szereg tragicznych w skutkach momentów, w których Polacy dali się podpuścić i poszli na rozmaite prowokacje w prowokacji. To, że to się bezkrytycznie lansuje i podciąga się to do rangi jakiejś w ogóle głównej nici przewodniej patriotyzmu polskiego, że jeżeli ktoś dopatruje się prowokacji w powstaniu styczniowym, no to musi być zły Polak, po pierwsze, a najpewniej jakiś agent ruski, pruski, nie wiadomo kto. No, to jest rzecz tragiczna i tutaj widać regres, dlatego że jeszcze 20 lat temu była jakaś chyba podatność na zmianę tej narracji, na otrzeźwienie, a teraz niewątpliwie pod ciosami, prawda? Po tym kolejnym ciosie, jakim był zamach smoleński, my się okopujemy w tym samym starym zbaraskim okopie Świętej Trójcy, prawda, czy jakimś innym i bronić się możemy pięknie. I nikt się nie będzie bronił piękniej niż my, tylko pytanie, czy można z tego okopu wyjść i znowu podbić świat. To znaczy, czy z tego okopu można wyjść z tą misją cywilizacyjną, z którą setki lat temu podbiliśmy świat, bo tak to trzeba widzieć. Stąd z Krakowa zarządzało się kawałem cywilizacji chrześcijańskiej. To było coś nieprawdopodobnego. To było coś nieprawdopodobnego. I teraz, czy okopując się w jednym okopie z Piotrem Wysockim, Janem Kilińskim i Francesco Nullo, czy to jest punkt wyjścia do tego, żeby podbić świat? No nie, no nie, no nie. I jaki miernik, jaki papierek lakmusowy? No proszę Państwa, krótka sprawa. Wspomniałem na początku, że lubię marksistowskie książeczki, dlatego że oni tam się chętnie często przechwalają, prawda? Różne rzeczy szczerze pisali. Otóż, proszę Państwa, po prostu większość tych organizacji, do których wstępowali młodzi najczęściej Polacy w latach nastych, dwudziestych, XIX wieku, to pokolenie Mickiewicza i jego troszkę starszych kolegów, no proszę Państwa, większość z tych organizacji statutowo walczyła z opresją, czy to caratu, czy to monarchii austro-węgierskiej, ale również z wiarą świętą katolicką jako tym zaczynem despotyzmu, to się wtedy nazywało, tak? Despotyzmu. I warto, proszę Państwa, sięgnąć po te różne marksistowskie książeczki, w których są spisane na przykład roty przysiąg, jakie sobie ta młodzież składała. Ta młodzież, która później właśnie ruszała na Belweder i na Arsenał w noc listopadową. Oni sobie przysięgali i to było jedno dla nich, tak? Że będą walczyć właśnie z despotyzmem carskim i z tym despotyzmem, który uosabia papież w Rzymie. No, nie możemy od tego abstrahować, prawda? I teraz, jak Państwo zamierzacie w listopadzie tego roku wzruszać się znowu tymi podchorążymi, którzy pomordowali szereg takich Polaków, którzy prawdziwie zasługują na to, żeby być w Wielkiej Księdze Polskich Patriotów, jak na przykład generał Stanisław Potocki i różni jego koledzy przebici bagnetami w tę noc listopadową. Jeśli Państwo będziecie się bezkrytycznie wzruszać i nasładzać tymi mundurami podchorążych, to szkoda. To szkoda, bo to znaczy, że zostajecie w tym punkcie martwym, z którego Polska nigdzie już nie ruszy i żadnej cywilizacji nie zbuduje. Zbuduje tę cywilizację, jeśli sięgnie następne pokolenie głębiej w historię niż tylko do tych agentów jakobińskich, którzy zrobili rewolucję roku 1794, niż tylko do tych szlachetnych różnych ludzi, którzy tutaj z tego Krakowa na przykład wyruszali na stracenie w 1863 roku, ale byli ofiarami prowokacji, byli ofiarami strasznej prowokacji.
Patrzcie państwo głębiej, no ale jak tam głębiej spojrzycie, to też siedzi na tronie Zygmunt Stary Leń, tak? Zygmunt Stary Leń, tak się myślę, powinien... gorzej. No, myślę, gorzej nawet, tak? No to powiedz coś gorzej o Zygmuncie Starym jeszcze. Ponieważ ja mam dokładnie tę samą metodę, którą tutaj Grzegorz opisał, to znaczy czytam te wszystkie książki. Dzisiaj reklamowałem całą masę złych książek, celowo, całą masę złych książek. Opowiadałem o wszystkich popularnych opracowaniach historycznych, które powstały w PRL-u i dotyczyły początku epoki nowożytnej. Tam te opisy zachowań króla Zygmunta w czasie jego pobytu na dworze jego brata w Budzie są zupełnie wstrząsające. Takie dość frywolne, bym powiedział. No i cała ta atmosfera, jaka wokół domu Jagiellońskiego panowała, również dość frywolna, całkowicie niezrozumiała. I Paweł Jasi... Co szło w parze z ospałością intelektualną. Z ospałością ale to też szło w parze z prądem obyczajowym epoki, właśnie tym humanizmem. No tak, ale jeżeli tak szło, no to trzeba to powiedzieć. I Paweł Jasienica, który pisze, że on nie wie, dlaczego Jagiellonowie do późnych lat pozostawali w bezżeństwie, prawda? I stawia taki wielki znak zapytania, to ja mu powiem dlaczego, prawda? Spokojnie. No dziś nie. Prywatnie. No to trzeba po prostu to powiedzieć. Trzeba to napisać, tak? Jeżeli mamy... Patrzymy na to wszystko poprzez takie trzy kalki. Wzmocnienie władzy królewskiej. To jest zawsze dobrze. Zawsze dobrze. To jest zawsze dobrze. Wzmocnienie roli miast, prawda? I ukrócenie anarchii szlacheckiej. Tak? To są trzy takie szkła, które sobie do oczu wkładamy, że sobie... Polski szlachcic jako chłopiec do bicia. Do bicia, pokaleczyć sobie źrenice. Wzmocnienie władzy królewskiej to wzmocnienie władzy banków, w większości przypadków obcych. Wzmocnienie roli miast to wzmocnienie roli uzbrojonych mafii, które w tych miastach działają. A ograniczenie anarchii szlacheckiej to pozbawienie własności, proszę państwa, po prostu. Pozbawienie ludzi własności albo zakwestionowanie tej własności. No jeżeli my mamy to w głowach i to jest u samej podstawy, prawda, czyli u początku doby nowożytnej, w której się wszyscy kochamy, prawda, jak ktoś zaczyna mówić o renesansie, to od razu zamiast chodzić kroczy, prawda, zamiast mówić przemawia i również inne rzeczy dostojniej czyni niż zwykle, to jest też jakiś taki obłęd. Ja myślę, że to wszystko wymaga przeredagowania głębokiego, przeredagowania przez taki filtr, w którym najważniejszym elementem tego filtra jest sprawa własności, po prostu. Jest albowiem polska inteligencka narracja historyczna do cna lewicowa. Lewicowa. I właśnie stosunek do własności jest tego najlepszym probierzem. Który autor książek popularno-historycznych i który badacz pochyla się z troską nad losem ziemiaństwa polskiego, czy to w dwudziestoleciu międzywojennym, czy to w wiekach dawniejszych. Nie ma takich. No powiedzmy, że takich. Zofia Kossak się pochyla, ale ona zaraz dodaje, że granica Ryska nie jest taka zła, prawda? Bo Polska będzie mniejsza, ale za to bardziej zwarta. No jest to jakaś projekcja, ona nie będzie wcale bardziej zwarta, będzie jeszcze bardziej rozbita. Prawda? Bo nawet taka nie przetrwa. Nie przetrwa. Szanowni Państwo, tak myślę sobie, że nadszedł czas Państwa, to zwłaszcza tutaj po tym adresie, który Pan Grzegorz wystosował do Państwa. Państwo myślcie, Państwo mówcie, Państwo tego, Państwo mówcie, proszę Państwa. Zapraszam. Państwo na pewno mają mnóstwo pytań. Serdecznie zapraszam. Sławomir Skiba. Ja tak słowo tylko do tego, znaczy polemizowałbym z tą sprawą akurat, że ta klisza wzmocnienia władzy tutaj nam ciągle działa. Ja myślę, że za mało ta klisza akurat, bo myślę, że ksiądz Skarga byłby tutaj akurat mocniej jeszcze polemizował ode mnie w tej sprawie. Życie dał za to, żeby swoje poświęcił wzmocnieniu władzy królewskiej właśnie. I nie tylko on zresztą, bo i później XIX-wieczni katolicy badacze to zauważali, między innymi Załęcki czy Maurycy Dzieduszycki, który notabene właśnie Dzieduszycki w swoim opracowaniu Skarga i jego wiek właśnie o Jagiellonach pisze, a właściwie ostatnim z Jagiellonów,
na polskim tronie pisze, że został ten człowiek wychowany w kole, przez swoją matkę w kole rozwiązłych kobiet, który traktował Kościół i katolicyzm jako jedną ze sprężyn władzy królewskiej. To tak, a jeszcze jeden kamyczek do ogródka z tymi katolickimi badaczami, tym razem współczesnymi. Miałem taką przyjemność spotkania z katolickimi profesorami i uczestniczenia w takiej dyskusji właśnie z okazji Roku Skargowskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I ciekawa rzecz, bo to też jak zapytałem właśnie o sprawę tych panów, to właściwie byli profesorowie nauk politycznych, historycy. Zapytałem właśnie o skargę i o jego monarchistyczne poglądy, o jego podejście właśnie do obrony władzy królewskiej. Kwestie jezuitów. No, usłyszałem, że oni oczywiście wszyscy mówili, że skarga zasługuje na to, żeby być wyniesiony na ołtarze i tak dalej, bo to tak wypada może, ale mówią też, usłyszałem też takie zdanie, skarga mówił tak, dlatego że był księdzem na przykład. To jest bardzo ciekawe w ogóle podejście. Notabene próbowali ustawić księdza skargę właśnie w ramach klisz dzisiejszych partii i rozgrywek politycznych jako sprytnego gracza politycznego. Po tym, że spotkaniu zapytałem jednego z tych profesorów, no a co pan profesor sądzi właśnie o Maurycym Dzieduszyckim? I tutaj cytuję, już poza spotkaniem się, to stary dziad i do tego jeszcze ultramontanin, usłyszałem od katolickiego profesora. No, jeżeli takie oceny padają z ust katolickich profesorów, no to po prostu cóż oczekiwać od studentów katolickich uczelni, że oni będą stanowić katolicką elitę, jeśli tak obrzydza im się tych XIX-wiecznych badaczy katolickich, no właśnie takich jak nieodżałowany Maurycy Dzieduszycki, czy też ksiądz Załęcki. To taka moja uwaga na marginesie. Tak jak mówię, z tym wzmocnieniem władzy królewskiej bym polemizował z punktu widzenia właśnie i jezuitów i księdza Piotra Skargi. Byleśmy mieli władzę królewską, to no. Już potem się martwmy o to, czy ona być wzmocniona sobie poradzimy. Bardziej czy mniej. Czy mniej. Byleśmy tylko takie problemy mieli. Czy bardzo wzmocnić władzę królewską? Ja byłem na spotkaniu ze studentami uczelni katolickiej i oni reagowali bardzo żywo na to, co opowiadałem. Bardzo żywo. Takie spostrzeżenie mam, że o wiele lepiej jest z dziewczętami niż z chłopcami, bo oni się wyraźnie nudzili i tak nie bardzo wiedzieli, co się do nich przemawia, o czym się do nich mówi. Natomiast dziewczęta, myślę, mają coś takiego, że przejmują te funkcje. Niestety może. Nie wiem, czy tego się trzeba cieszyć, czy płakać. No w każdym razie nie mam aż tak złej opinii o studentach katolickich uczelni. Na innych uczelniach nie byłem. No, ja byłem i tam też młodzież dość żywo reagowała, ale potem jak wyjechałem, to im koło historyków rozwiązali, więc może... Może to po prostu jakaś roztropność przez tę młodzież przemawia, że ona się nie zawsze ujawnia ze swoimi sympatiami, no bo przecież widzi dobrze, może nawet najlepiej, na jakim świecie żyje. A poza tym młodzież, która przychodzi na takie spotkania, to przychodzi ochotniczo. To są ci, którzy chcą przyjść na takie spotkania. A dużo ciekawiej wygląda spotkanie z młodzieżą na takich zwykłych zajęciach na uczelni. To jest dużo lepiej można tą młodzież poznać. Skoro zostały wywołane nazwiska, ja przypomnę tutaj cytat Józef Szujski z tamtej epoki. Badacz takie zdanie wypowiada. Zła historia jest matką złej polityki. Ja parafrazuję, to tam fałszywa historia, tak, jest mistrzynią złej polityki. No z tego powodu, proszę Państwa, nie możecie tego zaniedbać. Jeśli świadomie chcecie być Polakami i świadomie chcecie się orientować w tym świecie doczesnym, no to nie da się zaniedbać tych spraw i sprzed lat 500 i 1500. One są ciągle aktywne w polskiej polityce. Ja zaraz panu dam mikrofon. Chciałem tylko jeszcze a propos wzorców, bo mnie jedna sprawa nurtuje. No, mamy właśnie to, o czym mówiłeś, że to jest to rozpaczliwe poszukiwanie jakichś takich bożków, którym można by było złożyć hołd. No i mamy przykład najświeższy, prawda? Mamy nową obsadę miesięcznika poświęconego Fronda, tak? I mamy nieboszczyka na liście płat.
On się nazywa Leopold Tyrma. Och tak, no właśnie dlatego, że historia Polski jest nienapisana i młodzież już taka młodzież zaawansowana. O tego Tyrmanda chodzi. Tak. Młodzież zaawansowana z nowego miotu, że tak powiem, w redakcji Frondy wpisała sobie na listę redakcyjną Leopolda Tyrmanda. No to jest taki przykład partykularny, ale spektakularny, no bo właśnie Leopold Tyrmand to jest jeden z tych ludzi, którzy, jak im się bliżej przyjrzeć, są ludźmi bez biografii, przynajmniej jeśli idzie o jakieś bardzo zasadnicze punkty, a w każdym razie nad tą biografią unoszą się bardzo zasadnicze znaki zapytania. No i jak to możliwe, żeby taka młodzież rozgarnięta, no bo przecież wyjątkowa, bo przecież to są elity, to są ludzie, którzy na co dzień czytają, śledzą, orientują się, a nie zorientowali się, że wpisują sobie Piłata w credo, prawda? Nie zorientowali. No dlaczego? Dlatego, że taki jest rynek historiografii polskiej. Leopold Tyrmand jest Państwu na pewno znajomą postacią. On w Krakowie przecież też bywał ponad pół wieku temu. W latach 50. był związany z redakcją Tygodnika Powszechnego. Jest legenda Leopolda Tyrmanda, przyjaciela Stefana Kisielewskiego i niezwykle błyskotliwego literata i bon vivanta i jednego z ojców chrzestnych polskiego jazzu w epoce stalinowskiej i jeszcze koszykówki i czego tam. Otóż, proszę Państwa, ja tylko jeden przykład z tej nienapisanej biografii Leopolda Tyrmanda. Leopold Tyrmand opowiadał po wojnie, właściwie tak nie za wiele opowiadał, bo głównie pisał powieści, z których uparli się historycy literatury i publicyści, uparli się wysnuwać jego elementy jego biografii z tych utworów prozatorskich i jakoś tak uparli się wierzyć w to, że jak on pisze, że wyjechał na roboty do Niemiec na paszporcie francuskim z Wilna w 1941 roku, to, że to wszystko się trzyma kupy. Otóż w tym Wilnie w 1941 roku Leopold Tyrmand był aresztowany w fali tych wielkanocnych aresztowań, kiedy to cała konspiracja, całe polskie podziemie bez mała zostało wyaresztowane. To była faza ostatecznych przygotowań Sowietów, takiego czyszczenia zaplecza przyszłego frontu, który miał ruszyć nie z zachodu na wschód, tylko ze wschodu na zachód, ale Hitler to wszystko w czerwcu skomplikował. No więc na Wielkanoc aresztują tam między innymi Leopolda Tyrmanda i on potem opowiadał, że uciekł z ostatniego transportu z Wilna w czerwcu właśnie jeszcze pod bombami niemieckimi, uciekł, a innym opowiadał, że był w łagrze, a innym opowiadał, że na 20 lat tego łagru był skazany, ale uciekł. Otóż, proszę Państwa, ja pojechałem do Wilna parę lat temu, bo robiłem filmik krótki o Tyrmandzie i tam okazało się, że jakimś cudem leży teczka Tyrmanda NKWD-owska właśnie z tamtych lat i cóż, no taki mały figiel, że ani na 20 lat nie był skazany, ani na 8, jak tam ktoś inny twierdził, bo w ogóle nie było żadnego procesu i nie było żadnego wyroku, no bo po tych aresztowaniach nie wiadomo, co dalej z nim się dzieje, ale szuka go tajna policja polityczna sowiecka już po zakończeniu II wojny światowej, szuka i nie może znaleźć, mimo że on jest poczytnym literatem w Warszawie i nawet cieszy się takim zaufaniem, że był w obsłudze prasowej Kongresu Intelektualistów stalinowskiego we Wrocławiu, tak? Ale szuka go stalinowska tajna policja i szuka, nie może znaleźć, a potem w połowie lat 50. wydają mu na Ukrainie taką powieść Zły w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, tak? W nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. No może, jak nie 200? No więc, proszę Państwa,
to na o Leopoldzie Tyrmandzie osobne można by zagospodarować osobnych parę godzin. Ja tylko stawiam te znaki zapytania i pokazuję, że na tym przykładzie konkretnym, że 20 lat po tym, jak żadna już cenzura nie istnieje, sowiecka, PRL-owska, instytucjonalna, są wspaniałe ośrodki życia akademickiego, piszą tam o tych obsadkach bagnetów, a młodzież warszawska jest wodzona na pokuszenie przez kogoś takiego jak Leopold Tyrmand po dziesiątkach lat, dlatego że on nie jest, że tak powiem, nie został jeszcze rozminowany ten kawałek pola historycznego przez polskich badaczy literatury i polskich historyków. No więc skoro sprawy tak niedawne, które jeszcze mają nawet jeszcze jakiś tam świadków historii, no to co dopiero te miny już dawniejsze, te jakieś mchem zarosłe, one tam już zawsze będą. Właśnie taki Kiliński, Bolek, agent ambasadora Igelstrema, on już tam pewnie zawsze będzie na tym pomniku warszawskim. I właśnie dlatego ja bym nie patrzył na te miny zarosłe mchem, tylko jeszcze popatrzyłbym na chwilę w przyszłość. Bo proszę Państwa, ja jestem, chociaż w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że z tym Tyrmandem w stopce Nowej Frondy to jest żart, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że wcale niekoniecznie, ponieważ sam toczę z młodzieżą rozmowy i niekiedy mnie zdumiewa. Dochodzę do konstatacji, że ta nasza młodzież jest z Księżyca. Opowiem Państwu krótkie wydarzenie. Kiedyś jakoś tak się zgadało i mówię im, że prawdopodobnie, gdyby teraz nastąpiła jakaś okupacja i trzeba by było iść do lasu, tworzyć oddziały partyzanckie, konspiracje, to najprawdopodobniej wielu tych konspiratorów nosiłoby takie pseudonimy jak Han Solo, Luke Skywalker, Mistrz Yoda, Gandalf, Frodo, Aragorn. No bo to są współczesne bohaterowie współczesnej popkultury. Na podstawie czego to mówię? Ano na podstawie proporcji. Iluż było w prawdziwej konspiracji wojennej Kmiciców, Bohunów, Zagłobów, Laudańskich, prawda? Cała masa. I ja tak mówię i teraz dochodzę do sedna sprawy. I tak opowiadam, to mówię to do studentów i wymieniam te nazwiska. I patrzę po chwili, tam Kmicic, Zagłoba, Bohun, Skrzetuski, Laudański. Ich oczy robią się coraz większe. Ja mówię, ale wy wiecie, o kim ja mówię? Nie. Proszę Państwa, my mówimy zupełnie innym kodem kulturowym. My, młodzi, piękni 40-letni, mówimy innym kodem kulturowym niż szpetni 20-letni. Nazywam się Krzysztof Budziakowski, jestem prezesem Fundacji imienia Zygmunta Starego. I chciałbym Starego Lenia. Bardzo stanowczo chciałbym zaprotestować właśnie przeciwko temu określeniu, które pan użył, ponieważ użył pan tego epitetu bez uzasadnienia jakiegokolwiek, więc ja nie wchodzę w polemikę, bo nie mam z czym, ale protestuję. Król Zygmunt Stary był królem bardzo, bardzo pracowitym. Ja bym nie chciał uruchamiać polemiki, bo ja jestem gotowy do walki w obronie dobrego imienia króla Zygmunta Starego i jestem w każdej chwili do dyspozycji panów, ale no nie wiem, czy ten pojedynek tutaj toczony miałby sens. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy i też odnieść się do tego, co wcześniej panowie mówiliście, mianowicie trochę takie odniosłem wrażenie, że stawiacie taką tezę, że współcześnie nie ukazują się książki, które mają charakter takich właśnie bardziej ogólnych czy przekrojowych opracowań, czy takich książek, których autorzy próbują zrozumieć, co się dzieje w dziejach Polski. Trochę to tak brzmiało. Ja to tak w każdym razie zrozumiałem i chciałbym wskazać dwie książki. Jedną właśnie, którą bardzo, bardzo panom polecam, to jest książka napisana przez pana Mieczysława Morkę pod tytułem Sztuka dworu Zygmunta Starego. Nie jest to książka traktująca wyłącznie o sztuce, jest to książka historyczna bardzo, bardzo bogato udokumentowana, z bardzo bogatą bibliografią. Nie jest to książka bezkrytyczna w stosunku do króla Zygmunta Starego. Autor stara się pokazać
pokazać go obiektywnie, ale też pokazać pewne procesy, które wtedy się zaczęły i próbuje no właśnie jakby rozumieć szerzej historię. I druga książka, którą chciałbym przywołać, która no być może z różnych powodów ideowych czy ideologicznych może się panom nie do końca podobać, ale myślę, że to jest książka, którą warto przeczytać mimo wszystko. Jest to książka napisana przez Jana Sowę i jej tytuł to Fantomowe ciało króla. To też jest taka próba zobaczenia historii, bez względu na to, czy nam się podoba to, że autor używa narzędzi marksistowskich, w każdym razie można mu takie postawić zarzuty. To jest to książka na pewno pobudzająca do myślenia i gdybym miał jeszcze na zakończenie ostatnie zdanie, bo trochę panowie się martwicie o nas jako publiczność, tym, co my będziemy czytali i co nas może ochronić. No myślenie nas może ochronić, samodzielne myślenie nas może ochronić. Dziękuję bardzo. Ja się aż tak bardzo o Państwa nie martwię. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Morki, to wszystko w porządku, natomiast cena tej książki jest absolutnie zaporowa. Znaczy ja ją sobie kupię, natomiast nie wiem jak inni. Ale proszę Pana, ale to, że zostawił król Zygmunt Stary Leń po sobie kilka stylowych rzeźb i jakiś kawałek architektury, to są proszę Pana z mojego punktu widzenia takie łazienki po królu Stasiu. Tak? To znaczy Polska szczezła, ale parę inwestycji, tak, jakieś parę w infrastrukturę. Proszę Pana, no Stary Leń, dlatego że tak długo panował, proszę Pana, tak długo panował i nie pofatygował się, co kolega wielokrotnie do tego wręcz obsesyjnie wraca, prawda, w swoich książkach, nie pofatygował się jednej szkoły założyć. Jednej szkoły, proszę Pana, no to jest to żaden jest z nich tego wyrok, nie zrobił. On ani żaden z jego braci, ani też jego syn, prawda, właśnie wychowany w takich okolicznościach. Jagiellonowie nie założyli ani jednej akademii. Mamy, panie Grzegorzu, proszę. Kto ma mikrofon, ten ma władzę, ale oddajemy ją panu w tej chwili. Oczywiście. Prosiłbym tylko o jedno, żeby ta polemika nie zdominowała całego spotkania, bo zapewne są jeszcze no, tak, ja rozumiem, nie tylko pana, dlatego, ale panów też. Dlatego od razu robiłem zastrzeżenie, że nie chcę jej wywoływać. I właściwie, no, musiałbym teraz opowiadać o wszystkim tym, co robił król Zygmunt Stary przez 40 lat. A naprawdę zrobił bardzo dużo i wystarczy się przejść trochę po Krakowie, wystarczy pójść na Wawel i naprawdę można zobaczyć bardzo dużo wartościowych rzeczy. Ale no, ja jestem w tej chwili super niezręcznej sytuacji, no bo ja nie mogę zacząć teraz relacjonować całej historii 40 lat rządów Zygmunta Starego i wszystkich determinant tego, tak? Więc ja może to przerwę, dobrze, nie będę tego rację, kontynuował. Ale ma dobre wyczucie chwili dziejowej Matejko, malując hołd pruski, wskazując nam tę chwilę jako moment dziejowy? Ma rację? No ma rację. Pan jest dumny z króla tam zasiada? Mądralkowanie o historii, która minęła, jest łatwizną. Nie, proszę pana, tu mamy fakt, historyczny, że monarcha ten ma, tak, opatrznościowo, ma klucze do dziejów cywilizacji w tym momencie. I on, leniwie na tym tronie tam zasiadając, przyzwala na powstanie pierwszego państwa protestanckiego na kuli ziemskiej. I hołd pruski Matejki te właśnie chwile obrazuje. Tak? No ale to znaczy, jest, proszę pana, stawia pan taką tezę, że Zygmunt Stary w ogóle protestantów... Nie, proszę pana, ja wiem, że on potem... Popierał, no ale przecież zwalczał protestantów. Ale no, wiem, nie, że w Elblągu nawet Gdańsku, tam pogroził im parę razy palcem. Nie pogroził parę palcem, tylko parę osób tam wisiało. Naprawdę, to nie było... O parę za mało, no. Okej. Okay. Ale króla, który wieszał zbuntowanych protestantów w Gdańsku, nazywać leniem, to znaczy, że pan tego nie doczytał. No naprawdę. No. Proszę pana. I, ale, bo,
przerwijmy, to naprawdę. To jest dobry pomysł. Ja tylko namawiam Państwa, żebyście czytali o Zygmuncie Starym, bo naprawdę to jest wartościowy król, który popełniał różne błędy. Różne błędy. Szanowni Państwo, to jest... Ale to był król oddany Polsce, który w miarę swoich możliwości i tych możliwości, które wtedy potencjalnie były, zrobił bardzo, bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ta wymiana zdań... Przepraszam, może żony miał niewłaściwą, bo to... Na pewno skłania nas do poszukania własnoręcznego, bo tak jak pan tutaj powiedział, myślenie jak najbardziej. Natomiast, z tego, żeśmy tutaj się pokłócili w trzech słowach o króla Zygmunta, wynika ta rzecz dla wszystkich państwa niezbicie, że jest się o co kłócić w polskiej historii, że ona nie jest przysypana lukrem powleczona i nie do tego powinna służyć, tylko naprawdę warto grzebać i w życiorysie króla Zygmunta i jego poprzedników, dlatego że jeśli nie wyciągniemy dzisiaj wniosków z tamtych lekcji historii, no to nie wiadomo, czy za 100 lat w ogóle jeszcze będą jacyś nauczyciele akademiccy, którzy mogliby zadawać jakiekolwiek pytania swoim uczniom mówiącym po polsku, jeśli oni po polsku jeszcze będą mówili. Pamiętniczki, porządkowanie historii rodzin. Ja nie mówię pisanie własnych wspomnień, ale zebrać do kupy to, co jest, bo w każdej rodzinie jest. Jeżeli nie 115 fotografii, to może 5, ale jak się je zbierze gdzieś, dzisiaj możliwość kopiowania i dawania drugiego i trzeciego życia archiwaliom jest na szczęście tania i łatwa. Warto to robić, proszę Państwa, dlatego że my nie wiemy, jakie szczegóły, układanki, które dziś zostaną zanotowane, będą niezbędne historykowi, jeśli będzie jeszcze jakiś historyk, za lat 150 i ten szczegół właśnie, który Państwo dzisiaj być może zanotujecie bezwiednie, nie mając świadomości tego, jaką wagę on potencjalnie posiada, ten szczegół rozwiąże jakąś zagadkę po 150 latach. Ja mam taką historyjkę świeżą, że dostałem od cioci jeden rodzinny pamiętniczek, co to go właśnie teraz dopiero na stare lata mogłem przeczytać, bo rodzina gdzieś tam go chowała, bo się wydawał wszystkim nieatrakcyjny, tak? Bo to epoka powstań narodowych, a tu prapradziad coś o rachunkach rodzinnych pisze, więc że to taki nie na miarę dziejową pamiętniczek. A ja dopiero z tego pamiętniczka wysnuwam cały nowy wątek, proszę Państwa, naprawdę niezłej teorii spiskowej dotyczącej powstania listopadowego. Nie wyłożę tej teorii tutaj dzisiaj, ale ten przypadek z pamiętniczkiem prapradziadka Leonarda wydaje mi się bardzo jest zachęcający, bo nie ma cenniejszych świadków niż ci, którzy składają świadectwo, nie mając świadomości wagi przytaczanych przez siebie faktów, szczegółów. Więc nie miejcie Państwo żadnych ani kompleksów, ani skrupułów do pióra, właśnie do klawiatura, tak, nie pióra, bo dzisiaj to można. Więc róbcie to Państwo. Z tej historii Polski zobaczcie, co zostało. Spalili nam niecni naziści, czyli Szwaby, tak? Nie ukrywajmy tego słowa. Na okulników w Warszawie 4/5, jak nie więcej, z naszej historii. Większość tego, co ocalało jeszcze z epoki rozbiorów, to mamy dzięki odpisom i cytacjom w pracy tych różnych historyków, którzy do czegoś tam zaglądali, a tak spłonęło. Więc proszę Państwa, przysparzajcie do tej skarbnicy dziejów ojczystych, samemu spisując to, co każdy widzi na horyzoncie zakreślonym przez losy własnej rodziny. Naprawdę nigdy nie jest za dużo dla historyków. Nigdy nie jest za dużo. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Bo jeszcze takie ostatnie zdanie w tym akapicie, że nie myślcie, że ktoś to za was zrobi. Nie myślcie, że przyjdą właśnie tutaj z tej pobliskiej katedry jacyś magistranci i oni będą bardzo pragnęli zaorać jakichś parę grządek tutaj historycznych, bo oni są delegowani przez swojego tam profesora do tego, żeby pisali o tej sprzączce, a nie o tym, żeby porządkowali dzieje ojczyste, więc musicie to Państwo sami zrobić. Można? Dzień dobry, Michał Patriarcha. Pan Grzegorz Braun tutaj nadmienił, że kiedyś tutaj z Krakowa
kierowano kawałem cywilizacji i nadzorowano nim. Rozumiem, że chciałby Pan, aby było i teraz tak, abyśmy w tym kierunku dążyli. I Pan Gabriel Maciejewski mówił, że potrzebne są teraz po prostu dynamiczne, świetne narracje, które same się będą bronić, i prawda? Równie dynamiczne budżety. Mhm. I my mamy właśnie, a propos tego zarządzania tutaj tym kawałem cywilizacji, rozumiem, że tym motorem napędowym była po prostu Ewangelia, dobra nowina. Mamy w Polsce przecież fascynujące przykłady świętych. I ja chciałbym właśnie zapytać filmowca, mniej więcej się orientuję w stosunkach w środowisku filmowym, ale chciałbym, żeby jednak pan jako filmowiec odpowiedział, dlaczego nie ma w Polsce filmów o tak fascynujących postaciach jak święty Wojciech, czy święty Andrzej Bobola, czy Stanisław Kostka. Przecież to mogły być szekspirowskie filmy fabularne, nie dokumentalne. Filmy, duże kino, wiesz, no właśnie. Trzej muszkieterowie o świętym Andrzeju, żeby były. Chciałbym, żeby pan powiedział, czy to naprawdę jest tak trudne, żeby zrobić taki film. I w ogóle niech panowie coś nadmienią na temat tych świętych i błogosławionych, nie spychajmy ich na margines. To są, proszę pana, każda z tych historii kwalifikuje się na film o Supermanie, tak? O Batmanie, tak? O Batmanie, to znaczy to są takie historie, to są tacy ludzie, to są giganci, to są nieprawdopodobni z jednej strony ludzie nieprawdopodobnie pracowici, prawda? Tacy, co to, mój Boże, żebyśmy tak jeden rok każdy za całe życie, żebyśmy tak przepracowali, jak przepracował Piotr Skarga, czy święty Andrzej Bobola, czy ktokolwiek, tak? Święty Maksymilian, żeby na całe życie każdego z nas, żeby się dawało zliczyć tyle, ile każdy z nich w roku intensywnie przepracował. I to są punkty odniesienia. Prawda? To są punkty odniesienia. Jeśli spojrzymy na dzieje 20. stulecia świeżo minionego, przez tę soczewkę, jaką jest biografia świętego Maksymiliana Kolbe, no to proszę pana, to naprawdę właściwy porządek rzeczy się ujawnia. Jest początek tego stulecia, święty Maksymilian jest świadkiem czarnych procesji masonerii w Rzymie, triumfalnych procesji, takich pochodów, których uczestnicy mają dobre powody, żeby sądzić, że to właśnie już w tej chwili za ich życia się dokonuje, że zaraz papież rzymski zostanie strącony, prawda? I że skończą się dzieje Kościoła katolickiego. To jest początek tej biografii można powiedzieć politycznej, tego wtedy młodego człowieka, no i jego męczeństwo, o którym wszyscy wiedzą. Nie wszyscy wiedzą, że po drodze do męczeństwa były dwa doktoraty. Nie wszyscy wiedzą, że praca misjonarza w Japonii to nie jest jakaś, prawda, historia poznaj świat i z kamerą wśród zwierząt, tylko że to jest ciężka praca duszpasterska. Spojrzenie na historię 20. stulecia i na świętego Maksymiliana właśnie jako na robotnika, jak to się pięknie mówi, winnicy pańskiej, to naprawdę pozwala się nieźle uodpornić na to wszystko, co może pan przeczytać dzisiaj, na przykład prawdopodobnie w 15 gazetach ma pan na pierwszej, a najdalej trzeciej stronie artykuł o jakimś złym księdzu, prawda, albo o tym, jakie to straszne rzeczy klechy tutaj z nami wyczyniają, jak się nakradli, prawda. No więc jak się na tę historię spojrzy przez soczewkę życia jednego duszpasterza, ale jednego świętego, którego Kościół zidentyfikował jako świętego, ale tych świętych jest przecież rzesza, prawda? To tak od razu się to 20. stulecie formatuje i tak samo tamte poprzednie. Tu, proszę pana, humanizm, tutaj biskup, notabene, o zgrozo, biskup Grzegorz z Sanoka, prawda? A tutaj jednak święty królewicz Kazimierz, bo o tych Jagiellonach, tak, no na szczęście ratuje ich, w niebie oręduje za nimi ten święty Kazimierz, prawda? Który tam się na mrozie, na śniegu modli
w Wilnie i tutaj w Krakowie, mają ci Jagiellonowie, ci strasznie, ci autorzy najstraszniejszych zaniedbań w naszych dziejach, jeśli proporcjonalnie do ich możliwości mierzyć to, co stracili, te przegrane szanse, no to chwała Bogu mają w niebie takiego orędownika, jakim jest ich własny brat Kazimierz. No, w każdym stuleciu mamy tych świętych, a dlaczego, już kończę ten akapit, dlaczego, proszę pana, nie ma 150 filmów polskich o tych sensacyjnych historiach? Historia świętego Andrzeja jest sensacyjna, a potem dwakroć jeszcze bardziej sensacyjna jest historia jego procesu kanonizacyjnego, dzieje relikwii świętego Andrzeja, czyli jego działania dalszego w dziejach narodu polskiego, prawda? Działania już jako świętego pańskiego zza światu. On dalej działa w naszych dziejach i miejmy nadzieję, że jeszcze niejedno zdziała. Dlaczego takich filmów nie ma? No proszę pana, no kto założył słynną filmówkę, tak, łódzką? No założył ją towarzysz Stalin, proszę pana, tak. No kto założył szkołę filmową w Katowicach? No założył ją prezes Radiokomitetu Szczepański, tak, bo chciał mieć własną szkółkę Janczarów. I proszę pana, oczywiście się każdy żachnie i obrazi. Ja chodziłem do drugiej z tych szkół na zajęcia, więc mówię za siebie. No, nie można abstrahować od tych korzeni. Jak jest państwowe szkolnictwo artystyczne, no to państwo płaci i wymaga. Jeżeli jest kinematografia państwowa, ona niby dzisiaj już każdy może film zrobić, nawet telefonem komórkowym, no ale tak jakoś się dziwnie składa, że nie powstają w Polsce właściwie żadne filmy fabularne, które nie byłyby dotowane w jakiejś części, czy to przez ten dawniejszy Komitet Kinematografii, dzisiaj Państwowy Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy to przez telewizję reżimową. Prawda? No i w związku z tym ten rynek jest psuty przez ingerencję władzy ludowej. No a jaka ta władza ludowa jest, proszę pana, czy tam święty Andrzej jest za patrona, no powątpiewajmy o tym jednak silnie, prawda? Czy święty Andrzej jest idolem tych, którzy stoją dzisiaj na narodu czele, czy ksiądz Piotr Skarga ma duży posłuch wśród tych, którzy mają nasze życie i mienie w swoim ręku? Powątpiewam. No więc z tego powodu tych filmów nie ma, czyli proszę pana, recepta, program pozytywny, pan musi się dorobić i zarobić i pan musi zafundować jakiemuś reżyserowi, ja już tego nie dożyję, bardzo żałuję niestety, ale musi pan zafundować możliwość zrealizowania dużego filmu na 4 fajerki, na szeroki ekran, Klękajcie narody, publika wypada z butów i od razu parę osób więcej będzie lepiej rozumiało, jaki jest właściwy porządek świata. Ja chciałem coś dodać do tego, ponieważ przede mną wczoraj taki obraz stanął, ponieważ rozmawiałem z pewnym młodym reżyserem, który mi dość dokładnie wytłumaczył, jak to wszystko wygląda. To, co Grzegorz tutaj mówi, to jest jakiś bardzo optymistyczny obraz tego wszystkiego, taki bardzo, bardzo podrasowany, bo to jest tak, że mamy sieć instytutów sztuki filmowej, tak, która jest rozsiana po Europie i to nie jest bynajmniej specyfika lokalna. I te instytuty, jak mi powiedziano wprost, one nie służą innemu celowi, jak tylko kreowanie elit. Tak? Co to znaczy kreowanie elit? To znaczy deprawowanie elit. U samego początku. Czym? A pieniądzem, prawda? Na co? Na filmy. Tak? Obietnicą kariery. W jakich strukturach, w jakich hierarchiach? Nie wiemy. Dla kogo te filmy? Też nie wiemy. Wręcz jest tak, ja zostałem do tego wczoraj przekonany, być może tak nie jest, być może zaraz zaprzeczysz, natomiast reżyser nie może nic. Nie może nic. Reżyser to jest pretekst do przewalenia budżetu. Po prostu. I tyle. Więc w takich warunkach, nawet jeżeli zbierzemy pieniądze na jakiś film, prawda, to musimy mieć własną dystrybucję. Tak? Żeby tą dystrybucję zorganizować, no to proszę państwa, sprzedaż, dobry sprzedawca to jest po prostu potęga. Więc sieć dystrybucyjna filmów w momencie, kiedy dookoła jest wrogie otoczenie, które tych filmów nie chce tej sieci dystrybucyjnej, może okazać się po prostu bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że tak sytuacja wygląda. Ale mamy przykład pozytywny i to właściwie z własnego podwórka, ponieważ Instytut Księdza Piotra Skargi, można powiedzieć, że
bardzo poważnie przyczynił się do sprowadzenia do Polski filmu pod tytułem Krystiada, który jeszcze jest na ekranach, czy to tego minipleksu Ars, czy na przykład kina Kijów, gdzie został wzięty przez panią kierowniczkę, o tak, a weźmiemy na próbę na tydzień. I okazuje się, że on przez 2 miesiące leci i cały czas jest zainteresowanie. Film absolutnie z innej bajki, można powiedzieć, o zwycięskim powstaniu katolików, którzy odważnie chwycili za broń w obronie swojej wiary ciemiężonych katolików przez masoński rząd. I proszę Państwa, i da się zrobić, i to jest film dużego kalibru, to jest film amerykański, hollywoodzki, zrobiony przez fachowców, dobry, wciągający, z dobrze nakreślonymi charakterami. No, taki, można powiedzieć, dobry światowy produkt i zawitał do Polski i jest w polskich kinach mimo oporu sieci dystrybucyjnych, które jak widzimy mamy w Polsce 2 sieci dystrybucyjne, Cinema City i Multikino, i w tych sieciach tego nie ma. No jeszcze jest Helios, Helios właściwie wziął, ale po to, żeby się wykręcić, częściowo tam w kinach Heliosa był, a w małych czy większych, bez znaczenia, prywatnych kinach ten film wciąż funkcjonuje. I na jakiej zasadzie on tutaj trafił? Ano po prostu na zasadzie zapału garstki zapaleńców. Przepraszam za tą tautologię, ale to inaczej się tego nie da powiedzieć. To był zapał garstki zapaleńców, którzy doszli do wniosku, że taki film jest potrzebny i trzeba go pokazać Polakom. I on tak de facto to miał w Polsce swoją europejską premierę. Za parę dni powędrował do Hiszpanii, bo w ogóle cała Europa wyraziła stanowczy opór przeciwko no, możliwości, aby taki film na europejskich ekranach się pojawił. Więc da się, da się. Ja chciałem coś dodać do tego. W latach 90. Hiszpanie zrobili film o świętej Teresie z Avila. No i tego filmu nie ma u nas, prawda? I teraz tak, czy są jakieś siły w Polsce? Bo ja myślę, że wielkiej siły do tego nie potrzeba, żeby ten film sprowadzić. Bardzo mnie to ciekawi. Czy są jakieś siły, które by były skłonne do sprowadzenia i dystrybucji tego filmu, albo wręcz sprzedaży tego filmu na płytach? To jest szalenie ważne. Zobaczymy, bo za jakiś czas, ja nie chcę tutaj popełnić błędu, ale wydaje mi się, że za 2 lata będzie rocznica śmierci chyba świętej Teresy. No i tego filmu nie będzie w związku z tą rocznicą. Nie będzie. Szkoda. A więc może będzie? Nie, nie będzie. Nie, to rząd nie ma tutaj nic do rzeczy. Ja myślę, że jest, no, proszę Państwa, jest tak, że mamy rozmaite obawy dotyczące naszego, powiedzmy tutaj, działania, prawda, naszej misji, naszych planów na przyszłość. Natomiast ja mam takie wrażenie, że z tej z drugiej strony jest duży bezład. Trzeba wypróbować, na ile ten bezład jest duży. Czyli trzeba coś zrobić. Papierowy tygrys, uważasz? No, tak. papierowy tygrys. Papierowa śnieżna góra, prawda? Dzień dobry. Krótkie pytanie. Korzystając, że panowie są w Krakowie, jaki jest panu stosunek do takiego zjawiska w historiografii, jakim była szkoła krakowska w drugiej połowie XIX wieku? I tego, jak wyjaśniała przyczyny no, upadku Polski, rozbiorów, co było przecież, jak wiadomo, na rękę bardzo Wiedniowi, tak? Czy mogliby Państwo jakoś rozwinąć ten temat? Proszę Pana, nie dałoby się żyć bez tych książek wszystkich, które oni napisali, ale ma Pan rację, zaznaczając, że był to projekt tyleż historiograficzny, ile polityczny. Był to pewien projekt polityczny. A zatem ta analiza dziejów Polski, którą oni zaproponowali, także abstrahowała od szeregu faktów, które wskazywałyby na element prowokacji w dziejach Polski, na element, tak, owszem, spisku. Tak, przecież wszystkie rozbiory to nic innego jak
jak działania spiskowe. No przecież rozbiory nie były ogłaszane w żadnych gazetach, tak? Od jutra Polska w likwidacji, nikt o tym nie pisał, tak? Najpierw odbywały się jakieś spotkania zakulisowe, a więc myślę, że zwłaszcza w tej popularnej recepcji, w popularnym przekazie Szkoła Krakowska no, nie jest szkołą wystarczającą do tego, żeby się doktoryzować z rozbiorów Polski i z ich przyczyn. Bieda większa, że kiedy już wyszliśmy z zaborów, kiedy analiza faktów stała się możliwa na szerszą skalę, dlatego że no właśnie żaden już zaborca teoretycznie nie cenzurował dyskursu historiograficznego na polskich uczelniach, w polskim życiu akademickim, no to ciągle te fakty nie były penetrowane, nie były badane. Ja podam jeden przykład, tutaj krakowski też zresztą na poły. W 1920 roku, to akurat nie z epoki rozbiorów, tylko z epoki powstania styczniowego, opublikował badacz nazwiskiem Barwiński taką książczynę niedużą, która dokumentowała fakt pracy bardzo wybitnego pisarza, autora poczytnych książek historycznych, Zygmunta Kaczkowskiego, który pisał, działał w XIX wieku. I otóż ta książka Barwińskiego dokumentowała pracę Kaczkowskiego dla Austriaków w charakterze tajnego agenta o pseudonimie Kosiarz Heubaue w epoce powstania styczniowego. I za życia Kaczkowski się zarzekał, do grobowej deski zresztą się zarzekał, że nic podobnego, bo tu wcześniej właśnie w Krakowie, we Lwowie, jeszcze w czasach powstania styczniowego, taki sąd honorowy, kapturowy urządzono, ten sąd go skazał na banicję, a potem Kaczkowski tak wymownie i elokwentnie pozawracał głowę sędziom tego sądu, że go nawet należący do składu Kornel Ujejski potem przepraszał, że go był skazał na banicję na podstawie takich tam, jak sam po latach sądził, nieważnych przesłanek. Otóż Barwiński to wszystko rozszyfrował, bo już lat wiele po śmierci Kaczkowskiego znalazł w Wiedniu po prostu nie teczkę, tylko całe pudło tajnego agenta Kosiarza i dowodnie wykazał, że Kaczkowski kłamał, bo całą konspirację galicyjską zreferował Austriakom i na patelni podał. Notabene miał po temu pewne ważne powody i to jest osobna historia właśnie na temat sensu konspiracji i powstania styczniowego, ale faktem jest, że Kaczkowski kłamał, a Barwiński go ostatecznie przyszpilił i zdekonspirował. I cóż się stało? Wydawałoby się, że hurmem powinni inni polscy historycy do tego Wiednia pojechać, do Berlina, kiedy jeszcze można było, w Moskwie, ba nawet był po wojnie 20 roku ten nepowski krótki okres, że tam o to i owo można się było starać. Otóż nie było takich starań. Nie było takich starań i poza pracą Barwińskiego nie znam żadnej innej ani monografii, ani też przyczynków, które by odsłaniały Polakom jakiś przynajmniej fragment tej siatki niewidzialnej, tej siatki tajnej, no właśnie spiskowej, nie bójmy się tego słowa, w naszych dziejach. Otóż dlaczego tak się działo? Mam hipotezę. Sądzę, że działo się tak z uwagi na pewne, może nawet nie felery tajemnicze, ale pewne tajemnicze zakątki biografii samego Józefa Piłsudskiego. Że z tego powodu, że Józef Piłsudski był, no wielkie mi halo, żadna rewelacja, agentem wywiadów austriackiego, pruskiego, prawdopodobnie również japońskiego, z tego powodu był, jakby to powiedzieć, jakoś nie było atmosfery w dwudziestoleciu międzywojennym na takie badania. I otóż minęło dwudziestolecie międzywojenne. Minęła II wojna światowa i nieodsłonięcie tych wstydliwych zakamarków, tych różnych ukrytych sprężyn, ono, jak sądzę, skrupiło się na kolejnych pokoleniach, które nie mając
do dyspozycji tych faktów były bardziej podatne i naiwne na co? No na powtarzanie tych samych chwytów, powtarzanie tych samych prowokacji przez tych samych prowokatorów, prawda? Myślę, że gdyby cała konspiracja i cała prowokacja epoki powstań kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego, gdyby one były dowodnie opisane przez badaczy, to Polacy byliby mniej naiwni w czasie, powiedzmy, operacji na Wilno w 1944 roku, przy aresztowaniu 16 w 1945 roku. Polacy byliby mniej naiwni. Byliby mniej naiwni, na mniej podatni. Och, bo ty wywołałeś tego Tyrmanda. Może ty opowiedz o Henryku Krzeczkowskim jeszcze, bo to jest właśnie wspaniały punkt odniesienia, prawda? Jakie sprężyny w polskiej historii pozostają ciągle czynne, gdyż nie zostały ujawnione, nie zostały wskazane? No dobrze. Kazus Krzeczkowski. Dobrze, zrobię to. Na specjalne życzenie niepubliczności nie, jego moje. Niechętnie ze względu na jedno nazwisko, ale... No może je pominiesz. Nie, no nie mogę, nie, dlatego nie że mam elegancki kontekst, czyli Feliksa Konecznego i nie mogę go pominąć. A, no. To masz rację. No dobrze, ale to musisz mi słowo wybaczyć. Się rzekło. Słowo no. się rzekło. Ale tylko jeszcze słowo o tym Wiedniu. To znaczy ja uważam, że generalnie politykę wiedeńską należy bardzo dokładnie obejrzeć, bo ona jest perfidna, subtelna i niezwykle skuteczna. I nie ma się co łudzić, że wyższe uczelnie były poza jej zasięgiem. Wiedeń był tak naprawdę bardzo niebezpieczny. To była silna trucizna, która działa do dzisiaj. Teraz o Henryku Krzeczkowskim. To Henryk Krzeczkowski... To był taki wychowawca młodzieży. W ogóle jest taka. Może ja zaanonsuję, że to imienia Henryka Krzeczkowskiego jest ta tam fundacja, co wydaje takie pismo Respublika, co to jeszcze ma korzenie podziemne, prawda? I potem się wyszło na jawność za Jaruzelskiego i do dzisiaj jeszcze w kolejne jakieś tam mioty redaktorów to obsługują, prawda? Henryk Krzeczkowski to była taka postać takiego wychowawcy młodzieży i jak zajrzymy w wikipedyjną notkę Henryka Krzeczkowskiego, to tam przeczytamy, że on chyba w 52 albo w 54 roku opuścił szeregi Wojska Polskiego, gdzie był oficerem wywiadu, w proteście przeciwko sowietyzacji armii. Ale jakiś czas temu jeszcze nie pisali tam, że był oficerem wywiadu. Pisali, że on wystąpił z Ludowego Wojska Polskiego, bo mu się nie podobała stalinizacja. W proteście przeciwko sowietyzacji armii i zamieszkał w mieszkaniu prywatnym gdzieś nieopodal Łazienek, gdzie zorganizował takie prywatne seminarium dla młodzieży. I tam jest nawet lista tych seminarzystów, przynajmniej była do niedawna. I na tej liście są Tomasz Wołek, Aleksander Hall, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jacek Bartyzel i parę jeszcze osób. Był tam też chyba Marek Jurek, ale zniknął. No właśnie, Henryk Krzeczkowski był takim arbitrem elegancji i takim dyktatorem mód intelektualnych dla środowiska przyszłych polskich ojców założycieli reaktywowanej polskiej konserwy i chrześcijańskiej opcji. I teraz nowa endecja, prawda? I teraz mamy wydanie Konecznego Święci w dziejach narodu polskiego i mamy dwa wstępy. Jeden napisał Wołek, a drugi Bartyzel, tak? I czy to ma jakieś konsekwencje? Być może nie ma żadnych, prawda? No bo czasy to minione, Krzeczkowski to był oficer NKWD, który jedni twierdzą, że przyszedł tutaj razem z frontem ze Stanisławowa, został zabrany na Syberię, a potem wrócił tutaj razem z frontem Ludowego Wojska. Inni twierdzą, że w jakimś cudem znalazł się w Londynie. Ach, i z tego Londynu został. On jeszcze chodził jako katolik. Tak, jako właśnie tak, taki, to nawet gdzieś po okolice Tyrmanda, że to jest właśnie ta światła inteligencja część, katolicka, tak, która się jakoś próbuje trzymać w epoce PRL-u. Taką właśnie, on cudem trzymał się w epoce PRL-u i taką książkę wydał, taką pamiątkową księgę wydał Wołek w połowie lat 90., która się nazywa Proste Prawdy. Proste Prawdy. I to jest charakterystyczne dla tego rodzaju osób, że on ma różne publikacje na koncie i one się zawsze nazywają Proste Prawdy albo na przykład Po Namyśle.
I to jest po prostu mędrzec. Tak, mędrzec i mentor dla tych polskich wyżej wymienionych między innymi konserwatystów. Natomiast... Ale co jeszcze? Co jeszcze? Wyszły parę lat temu pamiętniki Iwaszkiewicza. I tam Iwaszkiewicz opowiada, jak to Henio, bo był z nim na Henio, z jakimś drugim kolegą zapraszają go na chłopców. Tak, tak, tak? Że impreza leci. Tak, i Iwaszkiewicz pisze, że tak, z takim bólem pisze, że to oni myślą, że ja ojciec rodziny, no ja owszem, no ja lubię, ale że ja w taki sposób będę te moje potrzeby realizował, no nie, prawda? Więc Henryk Krzeczkowski jest także papieżem i w tym kościele, jak się okazuje. Tak. I dlaczego, proszę państwa, dzisiaj my w ogóle mielibyśmy wracać do tamtych czasów? Dlaczego my tutaj zachęcamy państwa do tego, żebyście się wikłali w tamte dylematy, żebyście je przetrawiali? No, po prostu dlatego, że to wraca. I że tak samo jak Polaków popchnięto do seryjnego harakiri w wieku XVIII i XIX i XX, nie jeden raz, Polaków w drodze wielopiętrowych prowokacji, inspiracji politycznych doprowadzono do zbiorowego samobójstwa wielokrotnego, tak samo obawiam się ci, którzy to robili wtedy. Właśnie ci, których patronami są ci tamci żandarmi i policjanci, komisarze, tajni radcy policji austriackiej, pruskiej, ruskiej, którzy szykowali nam te powstania. Ci stojący na czele wielcy mistrzowie rozmaitych lóż włoskich, francuskich, angielskich, którzy wykorzystywali nas jako podpałkę w dziejach. Otóż ci, dla których tamte historyczne postaci spod ciemnej gwiazdy są patronami, ci działający dzisiaj, ja obawiam się, że oni patrzą na nas, widzą, że niczegośmy się szerzej nie nauczyli z tamtych lekcji, a zatem jesteśmy łatwi i podatni, a zatem na najbliższym zakręcie historycznym zostanie nam zaproponowana w menu historycznym ta sama niestrawna potrawa, ta sama trucizna zostanie nam zaproponowana, dlatego że upieramy się nie wyciągać żadnych wniosków, upieramy się tych rzeczy nie widzieć. Upieramy się jak cudowny skądinąd Jerzy Łojek, który jak szablą, piórem walczy o uznanie tego, że powstanie listopadowe mimo wszystko było naszą sprawą narodową polską. Nie było naszą sprawą narodową polską, było naszą sprawą narodową polską na samym końcu, a wcześniej jest wielki słupek, wyliczenie właśnie tych wszystkich prowokacji, tych wszystkich inspiracji, które nas pchają do samozagłady. Więc ponieważ zakręt historyczny, ten najbliższy, już się zbliża, a może w ogóle wchodzimy powoli w ten łuk. I ponieważ obawiam się, że w tych tajnych biurach różnych policji, no po co mają wymyślać proch, jeżeli im się to sprawdzało tyle razy? To po co mają jakiś proch wymyślać? To oni nam znowu zaproponują coś takiego. Oni znowu nam zaproponują na przykład na osłodę tego, że będzie nam, że Wrocław i Szczecin będą wracały do niemieckiej macierzy, to oni nam zaproponują hajże na Lwów i Wilno i potem rosyjscy żołnierze w niebieskich hełmach ONZ-u będą tam rozjemcze działania podejmować i zaprowadzać demokrację i cywilizację, rozdzielając polski i ukraiński motłoch, prawda? Na przykład taki scenariusz jest jakże prawdopodobny, tak? Na Podlasiu walczy się z faszyzmem i już w Warszawie się odbywają konwentykle różne, które mają zalegitymizować wobec świata, tak? Tę walkę z faszyzmem. W BBC i w CNN jak my będziemy tutaj pacyfikowani po tej jakiejś prowokacji kolejnej, no to w BBC i w CNN będą pokazywać, no to się tutaj przywraca demokrację, bo obowiązuje doktryna Breżniewa w eurokołchozie, że gdzie by demokracja była zagrożona, no to tam ją wszyscy muszą ratować, prawda? I Zachód tak to odczyta. Zachód wróci do takiej lektury naszych dziejów, jaką miał w roku 45 i jaką miał w roku 18. Tak, no więc z tego powodu trzeba wracać i do Kościuszki i z tego powodu trzeba
urządzić wewnętrznie samemu sobie, tak? Historyczny sąd nad Piotrem Wysockim i skazać go na rozstrzelanie. Tak? Trzeba skazać Piotra Wysockiego na rozstrzelanie, żeby nasza historia mogła się pomyślnie skończyć. Dlatego, że drogą Wysockiego i Zalewskiego nie skończy się pomyślnie. Skończy się jakąś kolejną tragedią. A czym ma się skończyć? No ma się skończyć podniesieniem korony polskiej na miłość boską, prawda? Musi to w którymś momencie nastąpić, bo jeśli mamy rozmawiać o tej historii po to, żeby konkludować w ostatnim akapicie, jak to będziemy znowu naprawiać demokrację w Polsce, no to zapraszam do telewizji Republika, bo tam się dużo mówi o takich rzeczach, ale jeśli państwo chcecie trawić tę historię po to, żeby z tego był jakiś przetrawiony materiał dla następnego pokolenia, no to właśnie cofajmy się 100 lat, wtedy jeszcze sprawy nie były rozstrzygnięte, jeszcze właśnie tego Karola na tron krakowski mogliśmy zapraszać.